Słychać mnie? Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję panie rektorze. Jeżeli popełnię jakiś błąd stylistyczny w stosunku do tak zaszczytnej obrony, proszę mi wybaczyć. No tak przygotowując się do przemówienia, tak sobie pomyślałem, co tutaj powiedzieć, jak to ująć wszystko, jak mam się przedstawić od tej strony zadowolonego warszawiaka. Jestem bardzo zadowolony. Spotkaliśmy się przed na chwilę i mam duże zaufanie do państwa poczucia humoru, bo na to liczę w tym przemówieniu bardzo, bardzo, bardzo mocno. Wręczaliśmy złoty medal plus ratio quam vis panu Jerzemu Owsiakowi. No a ponieważ jest to postać absolutnie specyficzna, postać rozpoznawalna, postać doceniana, postać, która potrafi zmobilizować te dobre strony wszystkich Polaków bez względu na wiek, sympatię polityczną, religię czy inne rzeczy, bo to widać. No i to robi przez 25 lat, dlatego sala była pełna i tak ta impreza gorąco przebiegała. Takie spotkanie, jakie miało dzisiaj miejsce i taka nagroda, no jest dla nas takim noblem, absolutnie noblem, bo wtedy mówimy ludziom, zobaczcie, to co my robimy zostało sankcjonowane w postaci nagrody, laudacji, przemówień, a także w części łacińskiej. Było czymś takim kropką na D. To niezwykle pomaga. Możemy być popularni w jakichś tam rankingach, możemy zrobić coś z ogromnym hałasem i możemy coś zrobić ze sceny największego festiwalu, no ale bycie w tym miejscu taki nowy rozdział. Siema! Siema!